Dzień dobry, kochani. Cześć, Miśki. Dzisiaj będziemy rywalizować ze sobą i zobaczymy, komu uda się zrobić lepszy deser z losowych składników. Dokładnie tak. Tutaj mamy to samo, tutaj mamy to samo. Możemy z tego zrobić, co chcemy. Mamy jakiś ograniczony czas? Może ograniczmy się czasem. Dobra. Teraz wprowadzamy rywalizację na Jaworzcy Gotują. Będziemy częściej z sobą rywalizować. To jest pierwsza z nich. Koło fortuny. Koło fortuny. Mamy koło, kręcimy. Ej, dużo czasu. Dużo czasu, 50 minut jest spoko. Za dużo nawet, na moje danie. Ja przeczuwam, co Ola zrobi. Ona zrobi naleśniki z białą czekoladą i z dżemem i położy na wierzch to coś. Słodkie pianki owieczki. Zgadłem? Może? Ja nie mam pojęcia, co zrobię, bo ja generalnie, widzowie, nie potrafię robić deserów bez przepisów. Totalnie nie znam proporcji, totalnie nie wiem, co dodać, ale coś z tego wymyślę, coś wykombinujemy, będzie fajnie, będzie ciekawie. Oglądajcie do końca, subskrybujcie kanał, zanim przejdziemy do tworzenia i zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej rywalizacji na tym kanale. O, i zaczynamy. Mąka, cukier, puder, masa krówkowa. Ej, dobra, jakbym zrobił ciasto, położył je na spód bla, a nie, bo to będzie się piekło. Ale możesz piec. No mogę piec, teoretycznie zdążę, nie? Ja na przykład nie znam proporcji do tego, co ja robię, więc po prostu robię na oko. Ja też nie znam proporcji do tego, co robię i też będę robił na oko oczywiście. Ej, ale jest jeden minus, ty układałaś nową kuchnię i ja nie wiem, co gdzie jest. Ja chcę zrobić coś innowacyjnego, zrobię naleśniki. Skąd ja wiedziałem? Widzowie, ja natomiast zrobię coś niesamowitego, mianowicie zrobić ciasto. Ja wolę zrobić coś, co jest bezpieczne, coś, co umiem robić, coś, co robiłam wcześniej, żeby to na pewno było dobre. Dobra, ja mam tylko pytanie, czy możemy korzystać z soli, pieprzu, cukru z domu? Tak. Widzowie, dajemy ileś tam mąki, ileś tam cukru, tak żeby było słodkie. Kto to będzie testował? Sebastian. Sebastian będzie decydującą osobą, okej. Okay. Dodajemy szczyptę soli. Ja też biorę cukier, dodaję cukru trochę. Szczerze, ja zawsze robię leśniki z przepisów z Thermomixa, bo są bardzo dobre. Nie pamiętam, kiedy robiłam bez przepisów, więc ja też nie umiem robić. Ile się daje jak do ciasta? Z 3, nie? No ja dam 3. O kurste, słabe jajka strasznie. Cienką skorupkę mają, uważaj jak coś. Ja już wbijam sobie. Dobra, co jeszcze mogę tutaj dać? No wszystko dodałam. Teraz mieszamy. Brakuje mi tutaj tylko owoców. Ja lubię owoce, jak robię desery, a no, niestety nie ma owoców. Tutaj sobie trochę brakuje owoców, no, jest malinki, cytryna. Truskawki. Cytryna jest kwaśnym owocem, nie? Słodkich owoców. Dobra, mamy 3 jajka, trochę mąki, trochę mleka damy. Dobra, tak gdzieś będzie. Gdzie jest drugie takie mieszadło? Nie mów, że nie mamy. Nie mamy, ja się gubię w tej kuchni. Ile twoje jajcie będzie robić? Bo moje ogólnie będzie zaraz gotowe. No to daj mi to mieszadło. To jest dziękuję. Dobra. Uj. Masz podobne składniki przecież. Moje nie mam pojęcia, ile będzie się robić. Chyba za mało mąki, co? Trzeba dodać. Ej, dobrze ci idzie. No dobrze, to będzie pyszne ciasto. Dziewczyno, ciasto to jest zawsze mąka, jajko i mleko. I masz ciasto. Co to wyjdzie, nie wiem, ale wyjdzie coś z tego. Chcesz jakąś blaszkę? No poproszę, jak mi możesz podać. Taka? Ale małą, jak najmniejszą. To co jest najmniejsza? No i klasa. Możesz mi włączyć piekarnik rozgrzać. Jaki? 220 termoobieg. Widzisz, jak się ładnie leje? Ale jednocześnie klei, za mało cukru. A dodam cukru pudru. A i drożdże dobrze było jakieś dodać, nie? Żeby to mi trochę wyrosło. Bierzemy trochę drożdży. Trochę nam wyrośnie. Będzie git. Dodajemy cukier puder. No tyle gdzieś będzie. Ja zapomniałem przecież, że do ciast się dodaje masę cukru ogólnie, nie? No. Zawsze jest szklanka cukru przecież do ciasta. Gęste to ciasto mi takie wyszło, śmieszne. Ja na razie, widzowie, czekam, no bo jeszcze czekam na fama. Nie mogłabym zrobić, ani nie mogłam zrobić. Myślałam, że zrobię bitą śmietanę, ale nie zrobię bitej śmietany z śmietanki takiej. No, z 18 średnio. To zrobię to, co ty powiedziałeś po prostu. Tak jak podejrzewałem. No to jest najprostsze, co muszę zrobić z tego? No, trzeba kreatywnie. Teraz tak, widzowie, bierzemy blaszkę. Bierzemy masło, smarujemy blaszkę masłem. Ja tak próbuję sobie przypomnieć przepis leśniki z Thermomixa i tam się właśnie dodaje roztopione masło, więc ja ci ukradnę trochę masła. Ja ci dam to, co mam w ręce, co? Mam czystą rączkę, przed chwilą mam. Trzymaj, Juńka. Tu? No. Dodamy tutaj jeszcze sobie trochę masła roztopionego. Coś jeszcze się dodaje? Chyba nie. Dobra, teraz na naszą blaszkę wykładamy ciasto. Ono ma drożdże, także raczej powinno urosnąć, nie? Trochę. Mogę zrobić po prostu kogiel. Bez hitu! A wiesz, że jest duża szansa, żebym wygrał? Mogłoby Sebkowi bardziej spokojnie niż twoje. Dobra, to mamy, ale co dalej? Dodatki. Mamy masę krówkową, dżem, czekoladę białą i śmietanę. Dobra, jak ta masa krówkowa wygląda? Ja nigdy nie miałem masy krówkowej chyba w ręce. To jest twarde takie. A nie, jednak nie aż takie twarde. To ja dodaję masło do mojego ciasta.
Okej, to jest o smaku orzechowym. Ja się tak zaczynam zastanawiać, czemu to mi smakuje trochę właśnie, no nie orzechami generalnie, no już wiem dlaczego. Dobrze, więc mamy masę krówkową. Zrobiłbym coś na górę z tej masy krówkowej, bo tego mamy największą ilość, jeżeli chodzi o słodkie rzeczy. Ale na górę teraz byś zrobił, czy później? Właśnie chyba teraz bym dał już, wiesz? Jakby z masy krówkowej zrobić taką drugie ciasto i zalać na to drugie ciasto krówkowe i potem przyzdobić to białą czekoladą z misiami. Jakimi misiami? No z tymi piankami. No próbuj. Ciężki odcinek, ciężki odcinek. Dzisiaj ja się bardziej spodziewałam, myślałam, że będzie na zasadzie, że będą na przykład, nie wiem, coś z czekolady, takie typowe, takie czekoladowe ciasto można. Ale fajnie, bo są rzeczy, z których nie korzystamy, tak? Także mamy ciężej. Dobrze, fajnie wymyślone. Bierzemy drugą miskę i coś robimy, widzę, coś wyczarujemy. No jestem ciekawa, co Paweł wymyślił. Paweł totalnie nigdy nie piecze nic, nie robi żadnych ciast. Żadnych deserów nie robi. Jedyne ciasto jakie robiłem to ciasto kruche z jabłkami, ale je robiłem zawsze z takiego gotowca, nie? I to było jedyne ciasto, które robiłem. No na jaworcy gotujemy, jak coś gotujemy to zwyczaj razem i to ty się skupiasz bardziej. Też z przepisu, nie? Wygląda jak taka konserwa. Jedną tego mąki, jajka i śmietany. Co się z tym zadzieje? Wiesz co, wydaje mi się, że bezpiecznie będzie jak to wstawisz sobie do piekarnika i po prostu to polejesz czymś. Nie mogę taki banian odwalić, no proszę cię, tak jakbym naleśniki zrobił. No proszę, jest taki banał? No nie ma opcji, robię coś z tego, widzę. Dajemy mąki. Damy trochę śmietany. Ja jestem w szoku, ja chcę to obserwować. Tak pół, jajko tu nie pasuje. Śmietana chyba też nie, ale ci ona. Dobra, mi mogę ci w razie czego odbyć moją mąkę. Czemu tu mąki dodałem? Ale fajnie brzmi ten piekarnik, pierwszy raz go używamy. Czemu ja tu mąki dodałem? Kto pomyślał, żeby tu mąki dodać? Dobra, będzie trochę gęstszy. Dobra, co by tu jeszcze dodał? Coś by tu dodał, bo tak sucho tu. Nie, no tak szczerze, Paweł, jak ty to dasz na górę, to ci się... tym ci nic nie robi. Ciasto ci wyrośnie, a to się... nie wiem, co się z tym, żeby to się spali. Stawiamy to i po x minutach dorzucimy to, żeby to tylko trochę się podgrzało od góry. No to mogę ci dać ewentualnie moją masę krówkową, jak chcesz. No dobra, no mogę, nie będziesz używać masy krówkowej? Tylko dawaj masę krówkową. Ze śmietaną na pewno ją zmieszam, bo to ma logiczny sens dla mnie, że to jest ze śmietaną. Tak? Dla trochę takiej kwaskowości, ta śmietana fajna to będzie ze śmietaną. Co się ze mnie śmiejecie tam w tle? Proszę się ze mnie nie śmiać. Będziecie się oblizywać, jak będziecie to jeść. Będziecie chcieli więcej. Będziecie przychodzić, Paweł, zrób mi proszę. A ja takiego wała, śmieliście się ze mnie. Moje naleśniki jak coś będą zjedliwe. No, więc dajemy pół śmietany, całą masę krówkową, 400 gram. Mówię wam na przyszłość, bo ja wiem, że to będzie pyszne, żebyście wiedzieli już, jak to zrobić. Mieliście jakieś creme brûlée? Się chowa przed tym kremem. Ja po prostu czekam, aż ty coś zrobisz, w sensie jakby aż ty będziesz kończył, no bo moje naleśniki ja będę robić 5 minut. No kwestia ciasta, a właśnie, nie? Jak ty czasowo? Właśnie, która jest? Zostało pół godziny. No to za 20 minut ciasto wyciągam i gitara, nie? I daj krem. Cukru pudru trochę do smaku dodamy. No to już jest słodkie. Ale śmietana trochę to zgorzkniała. Kiedy stary próbuję coś zrobić w kuchni. Nie, desery, to jest widzowie, to jest moja pięta Achillesa. Dla mnie najlepszym deserem jest baton. Jesz batona i masz z głowy. Serio, jakbym miał gdzieś zjeść gdziekolwiek ciasto albo tort, wolałbym zjeść, nie wiem, KitKata. Mieszam. Tu mi się jakieś grudki porobiły, bo wie czemu. Dobra, uwaga, test smaku. Ej, ze śmietaną jest lepsze. Tak? Dodało takiego kwasku w tym wszystkim. Szczerze, bardzo dobre to wyszło. Tak? Będziesz się oblizywać. No dobra, no to ja nie smakuję, żeby zostawić sobie ten taki element zaskoczenia, jak już ciasto będzie gotowe. Ej, serio, to jest bardzo dobre wyszło. A jakby roztopić białą czekoladę i dać do tej masy białą czekoladę? Nie będzie za słodkie. Może być za duży miszmasz, no. No, może być za duży miszmasz. Ale to zrobimy inaczej. Ja użyję białą czekoladę do tego ciasta. Jak? Wszystkim posmakuję. Po drugie potrzebuję tarkę. Się do dupy trzę tę czekoladę. Ja mam za gorące ręce, wiesz? Mi się ta czekolada topi w rękach. No generalnie widzę, to jest rywalizacja, w której Ola robi za mnie połowę rzeczy. Dzięki, kłyszka. No ty jak potrzesz, to nikt nie potrze. Normalnie... aż chciałbym być tą tarką. To miało być romantyczne, czy coś. To nie było romantyczne. Nieważne. Czemu go tego ciasta zrobił bąbelki? No bo dałeś masło. Ale wyrasta, coś z tego będzie. Jest dobrze, widzowie. 15 minutes later. Sprawdzasz to swoje ciasto? Tak! Ciekawe jest to ciasto. Czemu? Nigdy takiego ciasta w życiu nie widziałem. Ja już, widzowie, zaczynam robić moje naleśniki, bo zostało właśnie około 10 minut. Jestem ciekawa w ogóle, jak naleśniki wyjdą na tej patelni. Bo to... A nie mamy do naleśników patelni? Nie mamy. Okay.
Ja użyję sobie konfitury z truskawek, białej czekolady i tych pianek. Więc też to możesz mi schować. Z ciekawości, po co mu spirytus? Jaki był zasadowy przepis? No? Pączki albo pachołki. Jak właśnie zobaczyłam ten spirytus, to pomyślałam o pączkach, ale mówię, kurde, nie pij do mnie, bo nie pamiętam przepisu. Dwa razy w życiu robi się pączki tylko. Problem jest taki, że te rzeczy są strasznie kaloryczne. Ja się staram, jak mogę ograniczać. No, widać. Jak mogę. Jak widać, średnio wychodzi. No, o, kurde. Super, Paweł. Posprzątałeś? Tak, wysypałem się trochę. Posprzątasz potem, powiedziałeś? Posprzątamy! My, razem. Ja będę patrzył, tu jest sprzątek. Ja będę patrzył, to będziesz sprzątać? Nie, to źle przesłyszałaś. Ja będę jakoś tak. Moje ciasto jest zbyt gęste. Albo to jest wina mojego ciasta, albo to jest wina patelni. No, na patelnię zwalaj. Jak moje ciasto nie wyjdzie, widzowie, to jest wina blaszki, to nie moje. Chodzi mi o to, że się tak przykleja. No moje też jak wyjdzie za kale, to znaczy, że blaszka była za gruba, bo się nie dopiekło. To tak nie działa. Dobra, widzowie, już wyciągam moje ciasto. Pokażesz, a nie wiesz, że nie dołożyć? Znaczy tak, wyciągam i dokładam, masz kremik. Kocham to się. Komuś chlebka żytniego? Będzie dobre. No nie stukaj mi w nie! Mam ci stukać w naleśnika? Teraz bierzemy nasz krem. Smarujemy naszym kremem. Ile jest wygrany? A nie rozustaliliśmy tego w ogóle. Ile robimy nagrody? 1000 zł, bo ja wiem, że wygrałam. Nie no, zróbmy tak, że 200. Zawsze 200. Stówka. Dobra, stówka. Sam jak współczuję ci, że musisz to smakować. Ej, ale wy też to jecie, co jest? Tak, pewnie. Mama, bo to musi być na tyle dobre, żeby Sam jak nie zatrzymał, żeby mógł montować film. Uważasz, że to jest bezpieczne? Myślę, że tak. Uwaga, widzę. Nie, nie dam rady, to wysokie są ranty. Ale naleśnik wyszedł fajnie. Ciasto chlebowe z tofi będzie pyszne. To jest chlebofi. Chlebofi, no. 4 minuty, o kurde. Używałeś kiedyś nie mikrofali? Dwie minuty! Nie zdąży, za dużo siedziała. Ja nie wiem, czemu na tyle czasu siedziała, jak zrobiła. Bo pomagałam tobie! Widzowie, teraz ostatni element. Sypiemy na wierzch białą czekoladę. No i klasa, i moje jest gotowe. Ja nie zdążę? Wyciągnij mi białą czekoladę, proszę, ja ci pomagałam. 28 sekund ci zostało. Wiem. 10. Obsypij, obsypij, 9, obsypij. 8, 6, 5. 4, 3, 2, 1, koniec. Ej, ładniej to wyszło jak na ostatnie 20 sekund. Ale mi to wyszło! Wrzuciłam naleśnika od tego drugiego na 13, czyli to prawie najmocniejszą moc i się zrobił. Fajnie. Proszę, Sebastian. Ty się raczej nie otrujesz. I to wygląda jak gulasz z serem. Super, dzięki, myszka. To jest niezjedliwe, Paweł. To czemu? Jest surowe. No nie, no nie jest, jest surowe. To jest zakalec. Nie damy tego Sypkowi zjeść. Dobra. Sorry, ale no nie. O kurde. Nie, dobra, nie dawałem, przegrałem. Przegrałem. Zobacz ty to, widzowie, co tu się dzieje. To jest cały glut jeden. Jeden wielki glut to jest to ciasto. Bo to jest chleb, on powinien się dłużej piec. No przegrałem, bez bicia. Się przyznaję do tego. Ja przynajmniej poleciałem kreatywnie, widzowie. No poleciałeś kreatywnie, no. Gratulacje, bliknę ci. Dziękuję bardzo. Bez testowania to wygrywa. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, jeżeli chcecie więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.